Turbo Kozak. To ja! Turbo Kozak. Podróż na 258 odcinek Turbo Kozaka. Zabieramy Państwa wspólnie z Patrykiem Sokołowskim, Legia Warszawa. Witam Cię, Patryku, serdecznie. Witam serdecznie. Skoro Sokół, to jak leci? Bardzo dobre pytanie, bo tak sobie, Patryk, myślę, że no gdzieś wreszcie polecieć musi dobrze. Będzie i tu dobrze, i później też będzie dobrze, bo wiem, że zawsze jak ktoś do Ciebie przychodzi, to później strzela. Dokładnie. Gola. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, oglądam. Najważniejsze. Teraz sobie uświadomiłem, Patryk, że z Legii Warszawa jeszcze nikt nigdy nie wygrał Turbo Kozaka, to już jest 11 sezon. Chyba najwyższa pora. Próbujemy. Proszę Państwa, słowo się rzekło. Powodzenia. Ułożona stiopa. Rozpoczął tak, no nie na wygraną. A tu jest jakby troszkę lepiej. Grzegorz, to jest kolejny odcinek z rzędu, gdzie puszczasz wcinkę. Ale nie daje się okiwać. Grzegorz, wiesz, ile Patryk strzelił w tym sezonie goli? Teraz jednego, a pozostałych nie pamiętam, nie liczyłem, ale on świetnie liczy sam. Już 6. Brawo, już 6. Mam złe wiadomości, idzie 7. Patrz, no. Powtarzalność. Grzegorz, co ty czujesz w tym momencie, kiedy on jest chwilę przed linią bramkową i już strzela? Już planuje trzecią, kolejną interwencję. Czyli tak zwanego gola, którego, Patryk, już będzie? Już będzie 8. Takie wyjście za plecy trochę. Fajne. Które? To teraz, co było przed chwilą. A to ja już nie pamiętam, wiesz? Patryk też, bo zobacz, wreszcie mała. Otóż to, gol 9 i jubileuszowy. Jubileuszowy. 10. Mogłem faulować, przecież i tak jest karny. Patryk, 10. jubileuszowa, jak się czujesz? No, żeby tak w lidze do 10 dobić, będzie miło. Nie wiem, czy oglądał Gabor moje karne. Gabor, pytanie tak? Jest? Niestety nie, tutaj wam muszę przyznać, zaległości mam. Zaległości. Patryk, proszę opowiedz. Sam się przekonasz, nie? Ale zazwyczaj podbiega mi z zewniaka z lewej. O Jezu, Grzegorz! Że już takiego strzału w telewizji nawet nie widziałeś. A co dopiero na żywo? Patrz! Grzegorz, czy gorzej na sztuczną się upada? Porównywalnie, skutecznie. Patryk, tych goli w Ekstraklasie byłoby więcej, gdyby właśnie karne. Czemu nie dają strzelać? Przede mną byli inni, że tak powiem, wyznaczeni po prostu. A jak wygląda sytuacja w Legii? Na razie też. Ale najpierw trzeba mieć karnego. Proszę, jest karny. No i właśnie, no i właśnie. Ale aż kamerę zepsułem. Ale świetnie się czytamy, zauważasz? Tak. Znaczy tak, to są zupełnie dwie inne książki. Ostatnia w środek? O! Ale to wtedy z całej siły. Moc petarda? Lubię takie sytuacje. Uwaga, Grzegorz, na grzywkę. No widzisz, Grzegorz, co by tu ci powiedzieć? W myślach się gubię. Prawonożny zawodnik częściej strzela w prawy róg bramkarza. Ja będę Patrykowi wiązał, a Grzegorz ma wniosek formalny. Wniosek i apel, ten karny też z takim krótkim zatrzymaniem. Z krótkim zatrzymaniem, tak. Dobra. Dobrze, poprosimy. Dobra. Tylko to zatrzymanie nie za długie, bo jakby mamy też ramy czasowe w odcinku. Dobra. Niech będzie, zaryzykuję. Jest ryzyko, Patryk, jest... Zabawa. Jest zatrzymanie? Obronił. A, bo to miało być w środek. Ja chciałem w środek, mamy w środek, brawo. Brawo my, Patryk, fajna interwencja. Po ponad 8 latach wracasz do Legii i tak sobie myślę, że są propozycje po prostu, którym się nie odmawia i to zapewne była taka... Dla Ciebie. Nie patrzyłeś, na którym miejscu jest Legia, jakie ma założenia, pewnie jakiś skład, tylko telefon, pakowanie i... No może nie aż tak dokładnie, bo zdawałem sobie sprawę, na którym miejscu jest Legia. Rozumiem. I śledziłem oczywiście całą miejscu, co śledzę, więc na pewno wiem, w jakiej sytuacji jest Legia, ale
No tak, zdecydowałem się tutaj przyjść. To było, myślę, no fajne. Fajny ruch taki, żeby tutaj wrócić nawet na to boisko, teraz gdzie tutaj nagrywamy. No bo tutaj przetrenowałem kilka naprawdę dobrych lat, bo ponad 13 lat byłem w Legii. 8 lat temu postawiłem. Zobacz, dalej stoi, no. Dalej stoi, czekała na ciebie. Jezus Maria! Nie wierzyłem. Grzegorz, skomentuj, proszę. Z mojej perspektywy wyglądało to fantastycznie, nie chciałem sobie tego psuć interwencją. Dziękuję bardzo. Super, Janusz. Naprawdę. Proszę państwa, komisyjnie, Grzegorz, ile punktów dodajemy za tamtą przewrotkę? No, myślę, że 10, naprawdę. Pasuje, Patryk? Pasuje. I prosimy o więcej, chociaż w zasadzie nie wiem, czy coś można więcej. Wystarczy to powtórzyć. Oho, łopa. Ole, wyciągnął. Dotknąłeś, Grzegorz? Ale ja, tam przy słupku. Komisyjnie, Grzegorz, zabieram ci 10 punktów. Tak jest, da się na piłkę. Ja bym mu dał podwyżkę z 10. Pojedynek pierwszy, Patryk. Pojedynek drugi, Grzegorz. Grzegorz, za kogo trzymam kciuki w pojedynku trzecim? Dziękuję. Przepraszam. Niestety nie. Grzegorz, za ciebie. O. I taki farfocel skończył pojedynek trzeci, który wygrał Patryk. Wszystkie książki trenersko-piłkarsko zawodnicze nakazują po dalszym rogu. Przyjmij prawa, uderz lewa. To te drugie książki. Patryk, pozwolisz, że sprawdzę tylko, czy Grzegorz pamięta dobrze ostatni odcinek. Grzesiu, jak jest po rumuńsku czerwony? Kurczę, zapomniałem, przed chwilą zapomniałem. Powiedz mi, Roszu. Roszu! O! Dziękuję. Ale lepiej w galben. Lepiej w galben, to żółte jest. Patrz, Grzegorz! Zobacz, Grzegorz! Kolega Sokołowski nie po to trenował tu 13 lat na tej murawie, żeby teraz właśnie nie było, Grzegorz, co? Jest Roszu. Jest okej. Okay. No, 30. Ale teraz walczymy o... O galben. Grzegorz! Nie reaguję, zobacz, nie reaguję. Może ty tutaj krzyknij coś. Grzegorz! W którą stronę troszkę? Prawo, lewo, Grzegorz? Tutaj, tutaj do mnie. O, no dziękujemy. Nareszcie jakaś reakcja, Grzesiu, no. Wygląda to obiecująco. Grzegorz, no i zobacz, no wygląda na to, że ty pierwszy raz w życiu komuś dobrze podpowiedziałeś. Może nie była to podpowiedź na 40 punktów, ale jest na ile? Na 30, jest powtarzalność, bardzo ważna w futbolu. Jest powtarzalność, teraz bardziej w tą. Tak. Grzegorz, prosimy o więcej! Stoję na czerwonym, jak mi zagrasz, stanie na żółtym, tak to działa. To pomóż tam jak w karlingu, jak ktoś. Szczotkuj, Grzegorz! Igrzyska się skończyły, ale szczotkuj! Słynne polskie tradycje karlingowe. Grzegorz, szczotkuj! Odnoszę wrażenie, że jak będziesz szczotkował, to my mamy 40. Grzegorz, ile mamy? Tu nie trzeba szczotkować, piłka ułożona tuż pod stopą na 40. Oj, drodzy. Widzą państwo, że go szczotkuje, jest zajebiście. Przepraszam, bo niektórym się poprzeczka zlewa, jeśli chodzi o, wiesz, poprzeczka, balon. On strzela z prawa. A co powiedziałem? Że się zlewa. Może być i zlewa. Może być zlewa też. Przepraszam w każdym razie. Widzisz poprzeczkę, Patryk? Jako tako, po japońsku. No to patrzymy. Prawie widzi. Prawie, teraz wyżej. Wyżej. Dostrzegł, można, oczywiście można. No, nie o to chodziło, ale jakby strzał ładny, prawda, Grzegorz? Można, ale nie trzeba. Tak? Ale to już, no, tak, która tak? To już 11, dobra. Tak, 11 bramka, otóż to. I teraz od poprzeczki 12. Oj. Panie dźwiękowcu. Grzegorz, wiem, że jesteśmy nudni jak flaki z olejem, ale co jest za tobą, opowiedz. Tak, to prawda. Za mną jest nieduża bramka, nie każdy ją dostrzega, a nikt z niej nie skorzystał. Zachęcam, bo wybitnie dobrze punktowana. Patryk, zlituj się na litość boską i bądź pierwszy w tym sezonie. Dobrze? Postaram się, ledwo ją widzę, ale... Wstrzymujemy oddech zatem! Celuję w Gabora. Otóż to! Wstrzymujemy oddech! Grzegorz!
nie wyszło. Grzegorz, możesz wypuścić już oddech. Grzesiu, jak możesz, to weź do tej małej bramki. Będzie mi łatwiej. Dobrze, jak mogę. Zmieścisz się? Ta mała jest za mała. No tak. To jak tam trafić, jak ty nie możesz wejść? No właśnie. Przecież ty nie jesteś jakiś duży gabarytowo. O! Patrz! No, okej. Okay. Jest super, jest super. Grzesiu, no nie daj się prosić, no wejdź do małej. I dzięki tej zmianie pozycji będą punkty? Tak. Patryk tego głośno nie mówi, ale... Na razie dla ciebie są, a zaraz mogą być dla mnie. Jeszcze. Otóż to! Pan Grzegorz, nie bój się! Nie bój się, Grzegorz! Aj! Jakby się rzucił, to może... Mogłeś troszkę tam, wiesz, no. Pomóc. Wiem. Patryczku, w tym sezonie sztuk 20. To myślę, że tak jak się mówi w szatni, mogę mieć delikatne problemy z błonnikiem. Tak się mówi? A to ładne określenie, Grzegorz, słyszałeś? Ciastka z błonnikiem słyszałem. Tak. Masz problemy z błonnikiem, Grzegorz? Nigdy. No to dobrze. 3, 2, 1. Liczymy. 1, 2. Idzie nieźle. 3. Oj. 10. Będą problemy. Błonnik skołowany jest. 12. Dwadzieścia, rusza! Którą? Gdzie chodzi? No nie wiem, do piłki! O. Patryk Sokłowski rusza! Faktycznie problemy z błonnikiem są widoczne! Pazerny, prawonożny zawodnik! Ależ jeszcze skip! ABC, brawo! No Patryk, zadam ci to pytanie, jaka sytuacja z błonnikiem? Bywało gorzej. Tak? Ale jest już okej. Okay. Ale błonnik można suplementować. Tak, tak. Drugi Patryku, pytanie pierwsze, jesteś inteligentny, będzie 3-3, tak coś czuję. W Ekstraklasie debiutowałem 23 lipca 2018 w barwach Piasta Gliwice przeciwko Zagłębiu Sosnowiec. Zmieniłem wtedy... Patryka Dziczka? Ja mówiłem o inteligentnym. Kto może pamiętać? Walencja! Występ trwał niezbyt długo. Tylko... Tak, to była 90 minuta, to pamiętam. Pytanie drugie, statystyczne. Ilu piłkarzy o nazwisku Sokołowski jest w bazie 90minut.pl? To tu będzie kompletny strzał. To jak nie wiem, co to B. 16. Mówiłem, że inteligentny. Mówiłem, strzela dobrze. Pytanie trzecie, ornitologiczne. Sokół wędrowny w locie nurkowym potrafi osiągnąć prędkość... Maksymalną dodam? B. 160? Gdybyś to pomnożył razy 2? To wtedy. Doszło mnie słuchy, że ty tego nigdy na oczy nie widziałeś. Także najwyższa pora, żeby to poznać. Pierwsze razy są jakie, Patryk? Niezapomniane. I najlepsze. 3, 2, 1. Cztery, trzy, dwa, jeden. Patryk, ja ci życzę, żeby po tym bardzo dobrym występie też jakby zespół też poszybował. No mam taką nadzieję, bo nawet bardziej niż ten występ tutaj zależy mi na tym, żeby zespół poszybował w górę, niczym Sokół do góry też w lidze. Niepotrzebnie to głośno mówiłeś, ale jakby wiadomo, no, ale tu też statuetka jakby... Bo... Jasne, jasne, no. Trzeba zawsze walczyć o najwyższe cele. Otóż to. Gościem którego to przecinka jest, 258 był Patryk Sokołowski, już Legia Warszawa. Kontrakt na ile podpisany? Na 2 lata są przedłużenie. Czyli w zasadzie można siedzieć i jeszcze raz siedzieć. Nie. Dziękuję ci. Dzięki serdecznie. Bardzo. Pozdrawiam was też również gorąco. Pozdrawiam. Do zobaczenia.